Partnerem tego odcinka podcastu Super Tata jest To Tamto, imprint dziecięcy wydawnictwa Czarna Owca. Nowe technologie i bliskość natury, mądrość poprzednich pokoleń i najnowsze odkrycia naukowe. Jak być dobrym rodzicem dzisiaj i nie zwariować? Odpowiedzi szuka Super Tata, czyli Marcin Perfumski. Wyobraź sobie taką sytuację. Masz 12 lat i wracasz do szkoły po wakacjach. Liczysz na to, że spotkasz swoich przyjaciół i znowu będziecie robić bazę w lesie. Okazuje się jednak, że przez te 2 miesiące wiele się zmieniło. Jedna z przyjaciółek ma chłopaka, druga uważa zakochiwanie się za głupotę, a przez to paczka znajomych się rozpada i o budowaniu bazy w lesie można zapomnieć. To los, który spotkał Tuwę, bohaterkę powieści graficznej zatytułowanej Z ręką na sercu. Jej autorka, Nora Dousnes, pokazuje w niej różne oblicza dorastania, które charakteryzują nastoletni wiek. A ponieważ publikacja ma formę pamiętnika, mamy szansę poznać rozterki, jakie często rozdzierają młodych od środka, choć nieczęsto młodzi mówią o nich nam, dorosłym. Razem z Krystianem Hanke z projektu Tatowanie postanowiliśmy spojrzeć na tę publikację ojcowskimi oczami, a swoimi refleksjami podzieliliśmy się na webinarze, który zorganizowało wydawnictwo To Tamto, wydawca książki. I do jego odsłuchania teraz zapraszam. Umówiliśmy się z Krystianem, że będę tym, który pierwszy zacznie, więc sobie przygotowałem pewną formułkę. Pozwól, Krystianie, że jakieś 2-3 minuty zajmę, żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle będziemy rozmawiać. Mianowicie, powiedz mi, o czym będziemy rozmawiać. Bo nie wiesz, oczywiście. Tak, będziemy rozmawiać o książce Z ręką na sercu autorstwa Nory Dousnes, tak się pani wymawia, bo pani jest Norweszką. Jest młodą autorką, ponieważ ma 27 lat i już ma na koncie wyróżnień ma nawet, nie wiem, czy nie więcej niż 10, bo jak sobie patrzyłem na jej biogram razem z tymi wyróżnieniami czy nagrodami, które dostała, to naprawdę jest to imponujące. I porusza w swoich książkach bardzo poważne tematy, z takiego, powiedziałbym, wysokiego C. Tu akurat będziemy za chwilę o niej rozmawiać, powiem jeszcze, że jest jedna książka, która całkiem niedawno się ukazała. To jest książka, pozwoliłem sobie przetłumaczyć tytuł, bo go nie ma po polsku, ale Google Translator mi podpowiedział, że chodzi o książkę pod tytułem Nieodebrane połączenie. Ona dotyczy wydarzeń z 22 lipca 2011 roku, czyli z wyspy Utoja, gdzie była masakra przez słynnego Breivika Andersa, gdzie zginęło 77 osób. Więc widać, że ta pani dotyka tematów takich grubych i radzi sobie z tym, moim zdaniem, znakomicie. W tym przypadku mówimy o książce, no i właśnie, teraz gdybyśmy się trzymali tak sztywno opisu, to ona by dotyczyła pierwszego zakochania się dziewczyny w dziewczynie. I tak to zresztą jest opisane również w informacji na stronie wydawcy. Natomiast mi się wydaje, że to jest bardzo duże spłycenie tematu, który jest oczywiście ważny i on jest jakąś kanwą snującą się przez całość, ale dookoła się dzieje tyle fajnych rzeczy, że my jako ojcowie córek możemy tam czytać książkę w taki sposób, że naprawdę otwierają się różne klapki i te klapki właśnie wywołują różne reakcje. I teraz chciałem się od tego właśnie zacząć, Krystianie, naszą rozmowę, bo ja czytałem tę książkę i łapałem się w wielu momentach, kiedy myślałem na zasadzie takiej: a, to znam, o, to było u nas podobnie, o, a to mnie czeka jeszcze, tak, bo rzecz dotyczy 12-letniej dziewczynki w tej książce, mam też młodsze dziewczynki, i czytałem tę książkę jako tata. I teraz zastanawiam się, czy ty też czytałeś ją jako tata, czy jednak się łapałeś, czy jednak popłynąłeś z historią, bo ona po prostu jest dobrze też napisana, to trzeba przyznać, nie? Czy jednak ten filtr ojcowski już jest tak, wiesz, stały na oczach, że nawet jak jakąkolwiek książkę bierzesz do ręki i pojawia się na przykład figura taty, to myślisz, a, no dobra, popatrzę, może znajdę jakąś podpowiedź dla siebie. Ja czytałem tę książkę, ponieważ ja mam bardzo dużą słabość w ogóle do Skandynawii, do Norwegii, do tych rejonów, które mi się bardzo kojarzą z dzieciństwem. One oczywiście pewnie są wypaczone przez książki Astrid Lindgren i jakieś takie własne wyobrażenie pięknych krajobrazów, krystalicznej wody i moich takich wspomnień z krótkiego pobytu w Norwegii. Ale też były takie momenty, kiedy no,
ten tata bardzo tam we mnie siedział, choćby z tego względu, że to nie jest chyba wprost do końca powiedziane, no ale tata na pewno jest fanem muzyki takiej rockowej, metalowcem może nawet, można powiedzieć, co akurat mnie dziwi, bo wielu Norwegów to w ogóle kopalnia kapel metalowych, death metalowych i jeszcze Bóg wie jak metalowych. Nie, choć może Bóg wie, to w przypadku death metalu nie jest najlepsze połączenie, ale zostawmy. Generalnie bardzo jest mi bliskie to, że tata podsuwa playlistę, bo to jest super. Tak. Ja uważam, że to jest taki wspólny punkt ojców z dziećmi, przynajmniej ja się w tym odnajduję, że od razu z tym ojcem złapałem taką, no on też ma bródkę, tak, bardziej taką gęstą ma bródkę i ma mniej włosów jeszcze niż ja. To nie jest możliwe, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, ale jednak ma mniej. Natomiast poczułem do niego taką sympatię i teraz pewnie też powiesz mi swoje wrażenie, ale poczułem do niego taką sympatię, bo czasami mamy takie pojęcie, że taki metalowiec, tata, taki co na koncerty jeździ, bo tam jest taki moment, że taty nie było, bo pojechał na koncert. I zastanawiałem się pierwsze, co to gra koncert, jest z jakimś bębniarzem, basistą, gitarzystą, no i musi, bo to jedzie do pracy, tak, a córkę, no tam jest taki make, że po prostu ona chyba pisze, czyli Tuwa pisze do koleżanki, że tata pojechał na koncert. Czy jest po prostu no, takim człowiekiem, który czerpie z życia, jest koncert, swojego ulubionego zespołu lub mniej ulubionego zespołu, czy po prostu koncert i on sobie tam gdzieś się jedzie. Pomyślałem sobie, że to tak fajne, tak, że z książki wynika, że jest ojcem samotnie wychowującym córkę. Tak, i to jest też bardzo ważne. Tak, musimy o tym wspomnieć, prawda? I to jest bardzo trudna taka sytuacja, kiedy córka zaczyna dojrzewać, zaczyna w te wszystkie problemy wchodzić, o których zaraz powiemy. No i tutaj taki tata, który, no właśnie, jak to oceniasz? Czy on jest raczej taki trochę bezradny, czy on doskonale wie, o co chodzi i życie mu podpowiada, po norwesku oczywiście, tam w głowie, stary, to towarzysz temu, co się dzieje, bądź przy niej, nie narzucaj się nachalnie i tak dalej, bo, no bo jeśli tak, to taka koncepcja, myślę, że w tej książce wygrywa. Że ten ojciec właśnie w ten sposób, że ten tata tutaj w ten sposób się tak odnajduje, choć momentami wydawało mi się, do czego pewnie jeszcze też wrócę, że go jest trochę za mało. Tak czy inaczej, odpowiadając na twoje pytanie w sposób zbyt długi, bo pewnie już parę osób odeszło od ekranu, czytałem tę książkę dwutorowo. Fantastyczne lata dzieciństwa, te same problemy, te same przygody, które mieliśmy, bardzo bliskie nam. Robienie bazy, ale oprócz tego nałożenie tego filtru nowoczesności, czyli jednak ten smartfon, te snapy. Ja specjalnie sprawdziłem, kiedy tę książkę napisano, wydano, bo ją w Norwegii wydano w 2020 roku, dlatego tam zamiast TikToka jest jeszcze Snapchat, więc tam się pojawiają snapy. Gdyby dziś była wydana, to pewnie byłyby jakieś takie TikToki i tego typu rzeczy. Jak się nazywają posty na TikToku? Rolki, tak? Rolki. Chyba tak. Ale to też jakby rolki są publiczne, tak? A one tam do siebie wysyłają takie informacje, więc być może ten Snapchat musiał zostać. Ale to kompletnie nie ma znaczenia, że to jest jakieś takie już, bo mówiąc o nowych technologiach, 3 lata to prawdziwa epoka, prawda? Prawda. To, że to jest jakieś nieaktualne. Więc na to wszystko jest taki bardzo nowoczesny filtr nałożony, ale to dzieciństwo i te rzeczy, tak, to mnie to bardzo, bardzo, bardzo... Ja przeczytałem tę książkę w jedno popołudnie, bo da się ją przeczytać, mimo że jest gruba jest książka, ale rzeczywiście zaraz o formie też, tak, też powiemy kilka. Tak, właśnie, to może nie będę pokazywał jeszcze środków, ale wiesz co, skoro ci odebrałem głos, jakimś cudem udało się, czasem można Hankę odebrać głos, to jest taka sytuacja, jeżeli chodzi o tego tatę. On tam mówi w pewnym momencie bardzo wprost, nie znam się na dziewczyńskich sprawach. Ja go bardzo szanuję za takie uczciwe postawienie sprawy, mówi to do swojej córki. I dla mnie on w tym momencie wygrywa, dlatego że ona zaczyna mu tłumaczyć. I to jest w ogóle cudowne, bo zaczynają ze sobą rozmawiać. Jest taki moment, i tak, jakby dobrą miałeś intuicję, że on rzeczywiście się gubi w niektórych momentach. Czasem jego reakcją jest milczenie, co się okazuje dobrą reakcją, bo kiedy na przykład chce coś na siłę zrobić, to ona się zamyka w pokoju i w ogóle mówi, daj mi spokój, tak? bo on robi to bardzo nieumiejętnie. Rzeczywiście jest tak, że on jest przede wszystkim ojcem samotnym, tam nie ma mamy, co też oznacza, że Tuwa, główna bohaterka, no nie ma... ostoi w kobiecie, tak, w domu i musi pewne musi sprawy... Musi się sama tego nauczyć. Sama się nauczyć w kontakcie z rówieśniczkami i to jest bardzo
momentami potłuczone, tak, bo każda rówieśniczka co innego doradza, a w domu nie ma takiego gniazda, które mogłaby stworzyć mama. Same etapy dojrzewania i mogłaby powiedzieć, jak sobie na przykład poradziła z nimi. I tutaj tata jest tym, który właśnie jest takim nieporadnym, ale w tej nieporadności jest uczciwy i tym wygrywa. No i ale patrz, generalnie... mógłby wejść w buty faceta, czyli chłopaka, zacząć tłumaczyć, wiesz, chłopaki widzą to tak, prawda? Co też nie do końca byłoby jakby uczciwe, czy fair, czy w ogóle czy potrzebne jej, bo to jeszcze nie jest ten etap, żeby kompletnie tłumaczyć, jak, oczywiście no, warto powiedzieć, tak, jak chłopcy nastoletni widzą świat, ale on właśnie czeka trochę na te historie jej i taki, że tak jak mówisz, ta bezradność u niego, być może ona jest tylko pozorna, ja to tak trochę traktuję, że on woli się nie wtrącać, a jak jest ta scena, kiedy ona odchodzi, ucieka do swojego pokoju, ale jest podana kolacja, no w końcu idzie, puka, mówi, tuwa, siadaj do stołu. I ona się rzeczywiście potrafi przemóc i jakby ten moment spokoju, opadnięcia tych emocji jest bardzo ważny i jest ważniejsze niż wkładanie, tłuczenie nastolatce do głowy pewnych mądrości od razu. Mhm. Ale przepraszam, bo wszedłem ci w słowo. Mhm. No dobra, to skoro powiedzieliśmy o tacie, jeszcze pewnie jego postać będzie wracać, ale ona też trochę, myślę, tłumaczy naszą obecność na tym live'ie wokół takiej książki, tak? Dlaczego my tutaj dwóch podstarzałych facetów gada o książce dla nastolatek? To jest w ogóle książka, która jest polecana dzieciom 9+. Myślę, że spoko, myślę, że to jest też taki czas, kiedy można zacząć rozmawiać o tym etapie, który zaczyna się właśnie. Jak dziewczynka ma 9+, to tak mentalnie już jest nastolatką, moim zdaniem bardzo często. I ona jest, tak jak już powiedzieliśmy, ona jest opisywana jako powieść graficzna o LGBT+, natomiast to jest jeden z wątków, który przez książkę się toczy i on rzeczywiście jest takim wątkiem, powiedziałbym, kręgosłupem jej. No bo od pewnego momentu, który gdzieś jest na początku ustawiony, rzecz dotyczy dziewczyny 12-letniej, która szuka miłości. Szuka miłości. Ale dlaczego szuka ta miłości? Trzeba powiedzieć, no właśnie. Dlatego, że po pierwsze, jedna z jej... Są trzy w ogóle dziewczyny, to ja sobie wypisałem je i mniej więcej taki rys charakterologiczny napisałem, że Tuwo ma 12 lat, jest szatynką, chce się zakochać, ale nie wie jak. A chce się zakochać, dlatego że jej rówieśniczka, Linnea, jako pierwsza się zakochała w wakacje w chłopaku, co sprawiło, że ich paczka się rozbiła niestety, tak jak to często w życiu bywa. Trzecią osobą jest Bao, to jest Wietnamka, taka dosyć charakterna, potrafi rzucić, no nie wiem, może brzydkich słów tam nie rzuca, ale gdyby mogła, to by rzuciła, to jest taki właśnie typ charakteru. Przyczajony tygrys, ukryty smok, no, tak, tak. Wschodnie klimaty zdecydowanie, no zresztą ma rysy wschodnie z Wietnamką, tak jak powiedziałem, no i ona nie lubi się zakochiwać i generalnie uważa, że ci co się zakochali, to są głupi. I ta paczka się rozbija, tak, przez te wydarzenia. I Tuwa, będąc samotną przez to, że ta paczka się rozbiła. Paczka, czyli rozumiemy, wiecie, las, robienie bazy, robimy to wszystko razem i potem po iluś tam latach takiego wspólnego bycia w bandzie, no ta banda się rozpada, więc Tuwa czuje się samotna i zaczyna się zastanawiać, czy to już jest ten czas, żeby się zakochać, tak jak Linnea. Jest taka scenka, gdzie robi sobie wykres z chłopakami. Ten jest taki, jest spoko, ale to jest nie takie, nie? I tak sobie... Wady i zalety. Tak. Chciałoby się to pokazać, no na Instagramie to jest trudne do pokazania. No właśnie, Marcin, tutaj teraz ja ci przerywam. Trzeba tak powiedzieć będziemy jedną ważną rzecz. Przez godzinę. No. Że to jest książka, która jest bardzo nowoczesną książką. To ja będę pokazywał o tym. Picture booki... czy takie połączenie komiksu z fabułą jest już znane, o tyle pierwszy raz zetknąłem się z połączeniem pamiętnika z komiksem i z fragmentami takich opisów dłuższych. One nie są długie, natomiast rzeczywiście ten pamiętnik jest tu kluczowy, bo on bardzo wzmacnia taki szczery przekaz jakby takich myśli, tak? On pozwala dotrzeć do głębokiej gdzieś tam warstwy tego, co dzieje się w umyśle nastolatki, co bardzo, bardzo fajnie pokazuje, jak wiele rzeczy gdzieś tam krąży. I to, co mnie bardzo ujęło, to nie wiem, na pewno masz podobne wrażenia, że Tuwa stawia sobie bardzo mądre pytania, takie rzeczywiście, tak jakby chciała zakochać się z Excela, może ktoś powie, ale to jest tylko taki skrót myślowy, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Generalnie ona sobie stawia naprawdę mądre i fajne pytania, momentami takie nawet filozoficzne a propos tego zakochania, czy to już czas, kim można, jak to powinno być, co to znaczy. I ona nawet zadaje tej Linei tam w swoich messengerach, SMS-ach, czy w jakiejś formie komunikatora pytania, po czym poznać, że się zakochałam. Mhm. I tu na razie
zostawmy jeszcze w ogóle wątek tego, że jakby obiektem jej uczucia jest dziewczyna, bo to kompletnie moim zdaniem nie ma znaczenia. To jest tylko jakby przykład taki, tak? Natomiast rzeczywiście to, co się dzieje w jej gdzieś tam umyśle, czy w sercu, no gdzieś tam chcemy sobie symbolicznie to powiedzieć, to jest niesamowite, bo ona przez to zakochanie się trochę też chce dołączyć do tej wyższej kasty. Przepraszam za słowo kasta, ono nie jest najlepsze, natomiast do tej paczki, do której już teraz Linnea dołączyła, bo się zakochała, ma chłopaka, całowała się nawet z nim, zaczyna się malować, błyszczyk, jakiś tutaj paznokcie malowane i już koleżanki nowe Linnei też zaczynają się w ten sposób prezentować i ona by bardzo chciała być takie, zresztą one ją tam przyjmują, tak by widzą, że aha, Linnea, masz chłopaka, to trochę teraz jesteś w naszej paczce. Tak to wygląda. Przez to te dwie dziewczyny, bohaterka główna, Tuwa i Bao, która, tutaj też chcę powiedzieć, ona jest dla mnie jeszcze taka troszkę dziecinna, w sensie takim, taki bunt ma w sobie, ale to jest bunt trochę dziecięcy taki, bardzo dobrze. Mówisz o Bao, to pokazuje, tak? Mówię o Bao teraz, tak. Tuwa jest pomiędzy Bao a Linneą i bardzo często niestety musi wybierać, to jest też niełatwe. Ale Bao tutaj jakby jest taką bohaterką, która pokazuje, że nigdy, przenigdy nie możemy przełożyć jednej miary do wszystkich dzieci, że każde jest inne, że w każdym momencie, mimo że są rówieśniczkami, one mogą się inaczej rozwijać, inaczej to wygląda, tak? Żebyśmy my jako rodzice mieli taki też sygnał, że to nie jest jakiś tam już super czas, że coś tam dziecko powinno, tak? Bo to my często mamy tak, że o, już tyle toż powinno, tak? Że tu właśnie bardzo fajnie to pokazuje, a to jest taki wiek, w którym ja to zawsze mówię o tym, jeszcze nie dorosły, już nie dziecko. W jednej minucie masz przy sobie małą córeczkę, a za chwilę masz niemalże dorosłą, dojrzałą kobietę, która wypali ci taki tekst, że właściwie szczękę z podłogi zbierasz, tak? I to jest taki rollercoaster. Właśnie ta cała paczka pokazuje właśnie te wszystkie różnice. To jest bardzo, bardzo fajne, bo to pokazuje nam, rodzicom, ich perspektywy, jak one między sobą też przeżywają te wszystkie rzeczy, że jedna dorasta szybciej, że jedna gdzieś w ogóle ciągle chce być dzieckiem. To jest niesamowite. To jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo duża wartość tej książki. Właśnie zacząłeś o tym mówić, o tym wątku LGBT, który jest, on jest obecny i on oczywiście, tak jak mówiłem, jest kręgosłupem, natomiast to wszystko, co tworzy resztę kościca tej książki jest bardzo istotne, bo pokazuje, i to moim zdaniem jest wartość tej książki ogromna, bo może taki mały wtręt. Myślę, że może być tak, że ktoś przeczyta, że to jest graficzna powieść LGBT+, i powie, a to nie dla mnie. To jest błąd. Ja uważam, że to jest właśnie dla każdego rodzica, który być może sobie nie zdaje sprawy z tego, że to może być też jego temat, tak? Bo nie wiadomo, jak jego dziecko w jaki sposób dorośnie i jakie ujawnią się preferencje. Ale to też nie o to chodzi, dlatego że oprócz tego głównego wątku, jest dużo wątków pobocznych, które pokazują, i to jest moim zdaniem główna wartość tej książki, że ona pokazuje po prostu dziecko w procesie. Dziecko w procesie dorastania i w procesie zmian, które bardzo często na niektórych etapach atakują je po prostu zmasowanym właśnie atakiem, tak? Że to nie jest tak, że jak się zakochujesz, czy w chłopaku, czy dziewczynie, to tylko to się dzieje, tak? Ale to znaczy, że tak, zrywają ci się kontakty rówieśnicze, bo stają się nieważne albo mniej ważne. Dotychczasowe zabawy, pojawia się zazdrość, ona jest w tej książce, taka zazdrość po prostu, że ktoś mi zabiera towarzysza, towarzyszkę, nie? Zabawy. Kończą się zabawy, tak? Bo już chyba nie wypada bawić się w szałas, no przecież masz paznokcie pomalowane, to jak możesz dłubać w ziemi, prawda? Dokładnie, tak. I rzeczywiście to zagubienie w Tuwie jest bardzo fajnie pokazane, to znaczy fajnie, wiem, że to jest trudne, ale że fajnie pokazane, żeby rodzic właśnie sobie przeczytał to. Jeszcze ta forma pamiętnika jest o tyle cenna, że po prostu widzimy coś, co się dzieje w małej, dorastającej dziewczynce, co my jako rodzice bardzo często widzimy jako, nie wiem, prychanie nastolatka i tak dla nas coś prychną, o, nie wiem, mam muchy w nosie, tak, a tymczasem w nim się gotuje, tak, bardzo dużo się gotuje, przewala się mnóstwo myśli i w tym pamiętniku to jest pokazane znakomicie moim zdaniem, dlatego to może być świetny wzorzec dla rodzica, żeby popatrzył na swoje dorastające dziecko właśnie jako obiekt, w którym się dzieje burza, często nieustanna burza, trochę jak na Jowiszu, tak? Jest taka największa burza w kosmosie chyba teraz. I ona jest od ponad 100 lat. To w takim dziecku też od ponad 100 lat, w tym oczywiście wymiarze dziecięcym to się toczy. I fajnie jest to pokazane. I ta postać taty, który... Właśnie, bo żeśmy rozmawiali, że tak nie do końca tego taty tak samo odbieramy, ale to myślę, że dobrze, bo to znaczy, że po prostu każdy trochę przez filtr siebie czyta tę książkę i swoich doświadczeń.
mi się bardzo podoba, że on jest obecny, ale jest obecny trochę. To znaczy on jest taki wycofujący się wtedy, kiedy trzeba się wycofać. Tak jak mówiliśmy, jest jeden moment, kiedy naciska za mocno, co też pokazuje, że jako rodzice nie powinniśmy być takimi rodzicami, którzy z buta wchodzą w życie własnych dzieci, bo oni wiedzą najlepiej. No właśnie nie wiemy najlepiej. Trudne. Ale to jest strasznie trudne, bo my wiemy, ale nasze dzieciństwo, nasze czy dorastanie nam podpowiada, że tak jest. Ono trochę jest inne niż te czasy obecne. I to jest też w książce ważne, tak? Dlatego powiedziałeś o tym nowych technologiach, tak? To wszystko też wygląda inaczej niż, nie wiem, ja jak byłem nastolatkiem, to kisiłem wiele rzeczy w sobie i nie miałem z kim pogadać. Teraz takie rzeczy na przykład wrzuca się do mediów społecznościowych i pisze się, że jest mi źle. Pocieszajcie mnie swoimi lajkami na przykład, nie? To jest dla nas obce, nie? A tu w tej książce jest pokazane, tak, to jest też sposób na to, żeby sobie dziecko wyregulowało na przykład emocje, nie? Podzieleniem się przez Snapa. A propos Snapa, bo powiedziałeś, że to już jest nieaktualne. To jest aktualne, dzieci wracają do Snapów. Moja córka na przykład używa Snapchata, żeby kontaktować się z rówieśniczkami, ma 14 lat. Widzisz? Widzisz, bo to jest efekt widocznie być może tego, że TikTokiem się świat zachłysnął. Myślę, że TikTok przeszedł bardzo szybko tę rewolucję, którą dłużej przechodził Facebook i Instagram, z takiego portalu prywatnego w biznesowy. To znaczy biznes wszedł tam drzwiami, z bramą. I przestał to być już tak atrakcyjny konsek takiej niezależności trochę świata dziecięcego. Znaczy już tam są wszyscy na TikToku, tak? Łącznie z poradami podatkowymi, biznesowymi i wydaje mi się, że to... Ale to jakby zostawmy tę analizę, bo to nie jest tak, to miejsce. Tak. Wiesz, ja trochę jednak zrobię takiego twista w tej rozmowie, bo proszę. Ja nie do końca jestem przekonany, bo tam słowo lesbijka pada, bo oczywiście nie ma co ukrywać, że Tuwa jest osobą świadomą, sprawdza sobie, co to znaczy być lesbijką, zakochać się w kobiecie, co to znaczy być biseksualnym. Te słowa tam padają. Żeby Państwo mieli też, żebyście, przepraszam, etykieta internetowa skłania do tego, żeby mówić perwy, żebyście wiedzieli, że te słowa tam padają. Natomiast jeśli chodzi o seks, tam nie ma seksu. Tak. To też jest istotne, bo być może ktoś w tym momencie powie, ojej, to nie jest książka dla mojego dziecka. Tam wszystko jest na bardzo takim delikatnym poziomie wszystko podane, i absolutnie żadnym seksem ta książka nie epatuje. Jest ta definicja właśnie lesbijka, biseksualizm i to w zasadzie tyle. I dalej rzecz się kręci głównie wokół uczuć. I teraz bardzo mnie to zastanowiło, bo ja przypominam sobie moje dzieciństwo, moje koleżanki w tym wieku, które, przepraszam teraz, bo być może ktoś jest w trakcie podwieczorku lub kolacji, ale muszę to powiedzieć, co dla facetów zawsze było jakąś taką... fascynacją zdrową czy niezdrową, dlaczego dzieczyny chodzą parami do ubikacji. No było tak, nie wiem, czy jest jeszcze, ale dziewczyny, prawda, chodziły za rękę na korytarzu się pocieszając na przykład. I nikt z nas w ogóle nie przemknęło mu przez myśl, że one są lesbijkami. Co więcej, one są, nie są lesbijkami dziś w dorosłym życiu. Więc ja się cały czas zastanawiam, na ile to jest trochę taka prowokacja autorki, żebyśmy też zdjęli to odium, to tabu, to odium tego naszego myślenia i nałożyli na to filtr nasz. I ja tak naprawdę absolutnie nie jestem przekonany, że po ostatniej scenie, nie wiem, czy możemy spoilować, nie będziemy spoilować. Mnie to absolutnie nie przekonało, że to jest tylko, że to jest książka o tym, jak dziewczynka została lesbijką. Tylko dla mnie to jest książka o tym, że świat jest piękny przez swą różnorodność, że wszystko to przeżywaliśmy lata temu, przeżywamy dziś i przeżywać będziemy. Świat po prostu jest bardziej otwarty, potrafi o tym rozmawiać, dyskutować w sposób bardziej otwarty, także przez nowe technologie i dzięki temu pewne rzeczy stają się już normalne i nie powinny budzić, to jest moja opinia, którą się oczywiście zawsze dzielę, nie powinny budzić jakiejś irytacji, niezdrowego podniecenia czy coś, bo to są etapy, które wszyscy przechodziliśmy, tak? Myśmy mieli kumpli, którzy być może nie chodziliśmy za rękę, ale na dobrą sprawę objęcie kumpla ramieniem i, nie wiem, wracanie z boiska, pocieszanie się po przegranej, czy jakieś takie radość po zwycięstwie. Nikt wtedy tak naprawdę, no ja jestem trochę starszy od ciebie, czy może nie nawet, no nie, powiedzmy sobie, że jesteśmy rówieśnikami, nikt wtedy nie myślał o tym w tych kategoriach, więc jakby mnie się to bardzo w tej książce podoba. Ona mi wcale nie zamknęła drzwi, ona mi otworzyła wręcz drzwi, i to jest dla mnie niesamowita wartość tej książki, przy tej mądrej dziewczynie, która sobie stawia mądre pytania, dokonuje jakiegoś wyboru,
ale nikt nie będzie, że to jest wybór na całe życie. A nawet jeśli byłby, to też bardzo świadomy, a może będzie jeszcze inny, pokazuje tę wielorakość tego i to jest niesamowite. A wszystko jest w takim bezpiecznym, delikatnym otoczeniu. To mi się bardzo podobało. Ale się nagadałem. Tak, rozmawiamy o książce z ręką na sercu. Nory Doosnes, tak, bo to jest pani jest Norweszką, więc Doosnes. Specjalnie posłuchałem na YouTubie, jak ją przedstawiają, kiedy odbierała nagrodę, więc się nauczyłem. Książka o 12-letniej dziewczynce, która razem z rówieśniczkami wraca do szkoły po wakacjach, no i tam się zaczynają dziać rzeczy, ponieważ przez 2 miesiące się wiele zmieniło. Jedna dziewczyna ma chłopaka, druga dziewczyna w ogóle nie myśli o żadnym zakochaniu, uważa, że to głupoty. No a Tuwa, czując, że staje się samotną w tej paczce, która się rozpada, zaczyna się zastanawiać, co ma zrobić, żeby się zakochać. Próbuje różnych rzeczy, robi sobie różne zestawienia, analizy, pyta różne osoby też starsze, co zrobić, żeby być, nie wiem, modną, atrakcyjną i tak dalej. No i gdzieś w pewnym momencie pojawia się, no właśnie, bo żeśmy nie powiedzieli o tej dziewczynie, to jest Mariam. Ja dokładnie o tym samym pomyślałem, że w zasadzie, no właśnie. Nie wiem, czy możemy spoilować, ale tak, no, wiesz co, ona się pojawia, ona się zakochuje na początku wcale nie w Linei, ani nie w Bao, tylko właśnie w nowej koleżance, którą zauważa w szkole i też na próbie orkiestry, bo ważne jest tak też jest. To, i to mi się bardzo podoba. Jeśli to jest coś normalnego, to szacunek, że właściwie większość z tych dziewczyn gra na jakimś instrumencie i mają szkolną orkiestrę i to jest nic nadzwyczajnego, tak? Tuwa gra na klarnecie, chociaż chciałaby grać na saksofonie i tam jest taki cytat, ale dopiero musi poczekać, aż jej płuca urosną. No, w saksofon trzeba dość mocno tam rzeczywiście pary mieć. Klarnet jest wygodniejszy. Ta muzyka jest bardzo ważna. Ja już też wspominałem o tym, że i to dwukrotnie w książce jest. Raz na początku tata podsuwa playlistę do słuchania. Tak. I Tuwa ma komplet. I to nie są jakieś tam, wiecie, nie wiem, Anna Jurksztowicz lata 80. i tak dalej. Chociaż myślę, że na potrzeby wydania międzynarodowego ta playlista mogła zostać zmieniona, bo podejrzewam, że w wersji oryginalnej było więcej norweskich wykonawców. Natomiast ta playlista, którą podsuwa tata, i to jest też fajne, bo można sobie słuchać jakby muzyki do czytania książki. Prawda? I to jest, też o tym pomyślałem. To jest multimedialność tej książki, ona wykracza poza wszelkie granice. O, jest na przykład tutaj Tata poleca i są, są naprawdę, jest Arcade Fire, mój kochany utwór Wake Up, który został zresztą wykorzystany w Domu z Papieru, w takiej finałowej scenie bodajże pierwszego sezonu. Fantastyczna scena i w ogóle świetny utwór. No i w ogóle fantastyczny zespół. I są Ramones, jest Blondie, ale i Elton John, i Red Hot Chili Peppers, i Arctic Monkeys, który, jak przeczytałem dzisiaj, musi odwołać jutrzejszy koncert w Dublinie w Irlandii, więc jeśli ktoś ma bilety na koncert Arctic Monkeys w Irlandii, to zdaje się, że będzie płacz i nieszczęście. Ale niebawem mają wystąpić na openerze, więc może się wyleczą do tego czasu. W każdym razie rzeczywiście ta playlista jest fajna, bo ona jest, też łączy pokolenia, bo jest i Aha, Stevie Nicks, natomiast nie ma norweskich wykonawców, stricte norweskich, po norwesku śpiewających, ale mogę ciekawostkę? Mhm. Zwróciłeś uwagę na, zaraz po tym ona idzie ulicą, kiedy poznaje Marian tak naprawdę, nuci sobie piosenkę, śpiewa, właściwie nuci, ona właściwie śpiewa ją głośno. Tekst jest, lecę po orbicie, jesteś słońcem, ja księżycem. Nawet tak. Się rymuje. Lecę po orbicie, jesteś słońcem, ja księżycem. To jest ten moment. Tak, i wtedy Mariam okazuje się, że zna tę piosenkę i też idąc za nią powtarza te słowa. I wtedy się dziewczyny tak właściwie zakumplowują i Tuwa tak zaczyna myśleć, o kurczę, mamy wiele wspólnego, bo zaczynają rozmawiać. I tam właściwie są trzy takie proste rzeczy, ale już ona wtedy wie, że coś mają wspólnego, tak, że mogą się zaprzyjaźnić. Ciekawostka polega na tym, że ja odszukałem ten utwór, przetłumaczyłem sobie tak jak ty, byłem sprytny, na norweski, lecę po orbicie, jesteś słońcem, jak księżycem, i po tekście norweskim znalazłem piosenkę z tym tekstem. I piosenka, utwór, przepraszam, bo piosenka tak niedojrzale brzmi. Utwór nosi tytuł, no i to już po norwesku nie powiem, bo mogę coś pochrzanić, natomiast to jest Angel Face, czyli twarz anioła, taki jest tytuł. Jest śpiewana po norwesku i to jest taki dla mnie typowy norweski rock, nie metal, tylko taki właśnie skandynawski rock, sympatyczne, fajne, dość melodyjne i o, Englefjes, tak to się nazywa po norwesku, zespół się nazywa Dum Dum Boys.
i można to znaleźć na Spotify'u, więc znalazłem piosenkę sobie już, dzisiaj też słuchałem w samochodzie, więc można i takie rzeczy z tej książki wynieść, że własna playlista, a można i nie wiem, czy jest playlista, bo może na przykład wydawca też zadbał, że jest playlista Taty Tuwy, nie? Gdybyśmy wydali tę książkę, a może trzeba zrobić to. Podpowiedź dla Czarnej Owcy, dla wydawnictwa to tamto, bo to jest tak. Imprint Czarnej Owcy, to też żebyśmy tam dobrze pokazali, prawda? To ja się tylko dołączę na chwilę, dawaj, że mamy spisane te playlisty i udostępniamy je na Spotify'u, więc na to tamto możecie sobie znaleźć te playlisty, one są już ogarnięte w całość, takie dwie osobne, więc można sobie posłuchać. Fajne. No i to jest też właśnie multimedialność, snapy, nie snapy, fragmenty pamiętnika z przekreślonymi zdaniami, które gdzieś tam Tuwa sobie notuje, z zadaniami, bo w ogóle też chyba warto powiedzieć, tu już ci zostawiam teraz, tylko tak podsuwam piłeczkę, skoro boiskowe, to wysuwam ci piłkę na strzał na 11 metrów, Tuwa sobie robi takie cele na najbliższy rok szkolny, bo książka kończy się, zaczyna się z końcem wakacji. Tak. No i potem zaczyna się rok szkolny. I ona sobie robi takie cele do zrealizowania. Między innymi zakochanie się, ale też są inne. Ale nie powiemy, czy zrealizowała. Nie, no pewnie, że nie. Znaczy no jedną już siłą rzeczy troszkę wiemy, że zrealizowała, przynajmniej tak sądzi, ale wciąż jest parę tam celów do zrealizowania i to mi się też podoba, taka konsekwencja nastolatków. Oni sobie wyznaczają cele. To jest być może, wiesz, taka też cecha młodego pokolenia. Oni jakby KPI-e, nie? Masz tutaj do zrobienia i odhaczenia pewne punkty. My, boomerzy, nazywamy to postanowieniami noworocznymi, ktoś nazwie to celem, a pewnie młodzież będzie za chwilę już mówić na to KPI. Albo challenge. Tak. Mhm. Albo challenge, o. Tak. Mhm. To, co jest dla mnie istotne w tym wątku, o którym żeśmy rozmawiali wcześniej, czyli o LGBT, że formuła pamiętnika sprawia, że przestajemy o tym mówić. Załóżmy, że jesteśmy zdystansowani do tego, tak? I na przykład boimy się dotykać tego tematu, albo staramy się odsuwać go z myślą, że on nas nie dotyczy, więc nie ma co go dotykać, ruszać. Już to wcześniej powiedziałem, że nie wiadomo, czy ciebie nie dotyczy, czy twojego dziecka, bo jeszcze to się może wszystko okazać w trakcie. Natomiast warto po prostu spojrzeć na to w ten sposób, że najczęściej mówimy, jeżeli jesteśmy zdystansowani, o tym, że to jest jakieś zjawisko, co moim zdaniem już jest formą pewnej oceny. A, zjawisko, czyli coś takiego wyjątkowego, wiesz, w naszej, w społeczeństwie, co już mi się tak jakby średnio, bo to jest takie trochę już wartościowanie wtedy, nie, że to jest zjawisko, aha, nie. I mówimy o czymś bardzo pozbawionym osobowości wtedy, nie, mówimy o pewnej grupie, nie. Natomiast tutaj, przez to, że to jest forma pamiętnika, my widzimy to, co się dzieje w tej konkretnej osobie, 12-letniej Tuwie, w tym temacie, który jednocześnie się rozlewa na wszystkie inne. I myślę, że to jest niezwykłe, że śledzimy tę drogę, z którego punktu ona wychodzi, kiedy stawia sobie to pytanie i dochodzi do tej odpowiedzi, czy znajduje tę odpowiedź. I to, co ty powiedziałeś przed, że my nie wiemy, co będzie dalej. I mi się to strasznie podoba, że to nie jest historia zamknięta. I żyli długo i szczęśliwie, nie? No nie, nie wiemy, co będzie dalej. Wiemy, że do pewnego momentu dotarły dziewczyny, że to jest ich droga. I to jest niezwykle takie delikatne w tej książce, że ten temat, który może budzić kontrowersje, absolutnie to rozumiem. No ja jestem bardzo taki tradycyjnie wychowany i na przykład dojrzewałem do tego, żeby o tym myśleć, rozmawiać w taki spokojny sposób. Ale że ta książka o tym też w sposób bardzo spokojny opowiada, w taki absolutnie naturalny. Bo de facto, jeżeli mówimy o zjawisku, niech będzie to słowo, to mówimy o zjawisku, które towarzyszy ludzkości od samego początku. Czyli jest częścią po prostu tej naszej codzienności. Może nie dotykającej nas bezpośrednio, ale będącej obok. Zawsze, od zawsze, nie? I chyba to jest fajne. To jest taka normalizacja po prostu czegoś, co i tak jest normalne, nie? Otóż to. Jak my się cofniemy do czasów naszej podstawówki, to też nam się wydawało, że jak się już w kimś zakochamy, to już na amen, tak? Raczej to była płeć przeciwna, to już widzieliśmy się na ślubnym kobiercu, biały welon, może nawet jakieś tam dzieci, choć może nie do końca jeszcze wiedzieliśmy, o co chodzi. I dlatego właśnie to wszystko jest taką otwartą książką, tak? To dopiero jest jakiś początek drogi. I ja strasznie się zrzymam, jak ludzie się jakoś od razu zamykają, że jak tu się zakocha w dziewczynie, no to już... Zwłaszcza jeśli ktoś jest naprawdę poznawczo zamknięty i już od razu się boi, że to już stracone, dzieci nie będzie i w ogóle. To jest jakieś takie gadanie, które wybitnie mnie irytuje. Mhm. Natomiast to jakby nie jest też tajemnicą, że kiedy ma się
te, tam powiedzmy sobie 11 czy 12 lat i pierwszy raz serduszko puknie w rytmie czacza i to tak naprawdę jeszcze te wszystkie relacje są pozbawione kontekstu seksualnego w wielu momentach. Mhm. I nawet jeśli chcielibyśmy przytulić, pocałować nawet, tak, czy bo były gdzieś tam te takie w myślach, ach, żeby ona się zatrzymała, żeby spojrzała na mnie, tak, no i gdzieś tam w tych marzeniach się ten pocałunek pojawiał, to wszystko mimo tego to jest jeszcze w ogóle poza sferą, tą, która najbardziej mam wrażenie sprawia wielu osobom problem, tak, czyli od razu widzą ten kontekst seksualny. To w ogóle zupełnie nie o to tutaj chodzi, tak. Czy to będzie... Przecież zobaczmy, że w tym wieku tak naprawdę kształtują się te wszystkie emocjonalne postawy i każdy z nas musi przejść pewną szkołę. Pewnie to jest brutalne, co powiem, ale każdy z nas powinien, a jeżeli nie, może to jest za mocne, to gdzieś tam to miał, przeszedł albo z jakąś tam złamane serce, jakąś taką odrzucenie, albo moment, w którym, no nie wiem, no nie został zaakceptowany, poprosił o chodzenie, a to nie wyszło, albo właśnie już miał podejść, a ona właśnie wybrała, albo on wybrał inną, ona wybrała innego. To jest taki trochę egzamin z życia, to wszystko trzeba przejść. Ale to, co mnie w tej książce, nie zauważyłeś, zwróciłeś uwagę, tam jest jeden, kiedy Linnea zaczyna chodzić z chłopakiem, tam jest powiedziane, i to jest też znak nowoczesności, taka, chociaż nie chcielibyśmy tego nazywać nowoczesnością, bo co, bo myśmy żyli w średniowieczu, ale de facto bardzo mi się to podobało, że to Linnea chyba poprosiła tego chłopaka o chodzenie, albo zaproponowała, albo pojawia się taka normalna myśl w tej głowie, kiedy jeszcze Tuwa rozważa, którzy chłopcy mogliby być ewentualnie kandydatami do zakochania się, żeby ona się w nich zakochała, to tam jest taki wyraźny wątek, że ona zapyta o chodzenie, czy już nie pamiętam, ale generalnie było to bardzo wyraźne, że tu nie ma żadnego problemu, że dziewczyna pyta chłopaka o chodzenie. Znalazłem ten fragment. No. Oboje byliśmy w domu w lipcu i pojechaliśmy popływać, a potem ja mu wysłałam snapa i on się zgodził. No. To już nie książę zdobywa księżniczkę, tylko ten. Otóż to. Równość nastąpiła, nie? Ty masz córki, powiedz, jak to jest u ciebie? Generalnie miałeś już tego typu historię, że musiałeś się zmagać z zakochaną nastolatką? Oczywiście bez imion, bez nazwisk i tak bez szczegółów, żebyśmy zachowali prywatność. Nie, no absolutnie. Wiesz co, nie w wieku nastoletnim to było ciekawe, tylko jedna z córek była kilkulatką, kiedy na jednym z treningów karate, bo chodziliśmy takie rodzinne karate, po prostu zobaczyłam chłopaka, który się strasznie jej spodobał. Mówię trochę ciszej, bo nie wiem, może słyszą, bo jesteśmy u mnie w domu. I to było takie, jak się mówi, miłość od pierwszego wejrzenia. To dokładnie tak to wyglądało. Po prostu, wiesz, stanęła i stała przez cały trening. Żadnego trenowania karate. Ona miała naprawdę kilka lat, nie wiem, 5, 6 może. I na koniec dopiero powiedziała, tato, ten chłopak mi się strasznie podoba. I on nigdy więcej na ten trening nie przyszedł. Tak, no... Wiesz, staramy się budować taką relację, żeby otwarcie mówiło o wszystkich trudnych rzeczach. Więc no, poczytuję sobie za pewien sukces rodzicielski. Super. No. Ale wiesz, to u nas jest ciągle szypowanie i to jest coś, z czym strasznie walczymy. Kończąc tą historię, że to był moment, kiedy poczułem się jak ten tata Tuwy. To znaczy po prostu nie wiedziałem, co robić, bo nie byłem gotowy na to, że w tak młodym wieku przyjdzie zmagać się z taką sytuacją. Ona się skończyła z treningiem, tak jak mówiłem. Wróciliśmy do domu i ona się zajęła zabawą i już zapomniała o tamtej sytuacji. Pewnie dzisiaj by nawet nie pamiętała tego. Ale to był ten moment, kiedy zacząłem się znać, no dobrze, to ten czas przyjdzie, może przyjdzie za szybko i trzeba znaleźć jakąś, nie wiem, strategię. Co moim zdaniem nie do końca jest dobrym pomysłem, ponieważ założenie jakiejś strategii możemy od razu chyba powiedzieć, że to się nie sprawdzi, tak? Dokładnie. Rzeczywistość zweryfikuje strategię. Planowaniem. Dokładnie tak. Więc, ale przynajmniej to był ten moment, kiedy powiedziałem sobie, okej, muszę być wrażliwy w tym momencie, na te momenty, żeby wiedzieć, jak się zachować, nie, żeby przyjąć dziecko z tym, co mi przyniesie. Niezależnie od tego, co mi przyniesie, tak? Czyli przestać używać takiego żartu, który... Ktoś mi kiedyś zwrócił na to uwagę, bo sobie zażartowałem, że ach, jak będzie ten wiek nastoletni, to muszę kupić, nie wiem, wyrobić sobie pozwolenie na broń, ha, ha, ha. Ktoś mi powiedział, a nie lepiej, żebyś uzbroił swoje córki w takie kompetencje, żeby sobie same potrafiły wtedy poradzić. Firewall. Ale właśnie, że nie, że jakby nie potrzebują mojej obecności, mojej ingerencji, po prostu one wiedzą, jak sobie z tym poradzić, a do mnie przyjdą ewentualnie na zasadzie
to co, nie wiem, zrobimy coś do jedzenia, żeby się, wiesz, wyluzować w tej całej sytuacji, ewentualnie zapytać, ale generalnie, żebym nie był tym, który decyduje za nie. I to mi się, kurczę, strasznie podobało, nie? I mi się wydaje, że to jest ten moment w książce, o której rozmawiamy, kiedy tata próbował zadecydować za Tuwę, pamiętasz? I oni się pokłócili. Tak. Dokładnie to był ten moment, bo on zabrał jej telefon, nie? Ej, skup się na jedzeniu. A ona wtedy omawiała ważną rzecz, nie? Chyba z tego, co pamiętam. Czekała na chyba snapa od koleżanki, tak? I to było dla niej ważne. Tak. No, więc to jest dla mnie bardzo cenna lekcja, jest osobista i cieszę się, że poniekąd potwierdzenie tego znalazłem w książce. Ta książka też ma takich wiele rzeczy, takich codziennych, o których my już dawno zapomnieliśmy jako rodzice, a warto, żebyśmy sobie przypomnieli, czyli typowymi problemami nastolatek czy nastolatków w takich rówieśniczych relacjach, typu właśnie jedna zaprasza koleżanki na urodziny, ale właśnie w tym momencie są trochę pokłócone i ta pokłócona mówi, to ja nie idę, tak? Ktoś powiedział, strzela focha i ta Tuwa biedna, która jest między jedną a drugą, stara się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. To jest przecież cholernie trudne, no bo to też dla takiej nastolatki, która jeszcze nie jest, właściwie młodej nastolatki, tak? Która nie jest jeszcze tak doświadczona życiowo, żeby sobie z tym poradzić, musi gdzieś tam pomiędzy jedną a drugą sobie znaleźć miejsce, nie tracąc żadnej, bo nie chce żadnej stracić, tak? Uh-huh. Nie chce być sędzią, a chce mieć obydwie. Wie, że w tym momencie już nie są paczką, a z drugiej strony ciągnie ją też do tych dziewczyn, które mają chłopaka, bo się wybierają razem na zakupy. Swoją drogą, tam jest też bardzo fajna scena z tatą. Jak taki trochę tip może być, bo to będzie spoiler, nie wiem, czy mogę, bo jak wyciągnąć od taty kasę na zakupy. No właśnie, jak tata jest taki nie do końca gramotny jak tata Tuwy i tak trochę z tymi zakupami, to może niekoniecznie, więc ona wyskakuje z prostym tekstem, że musi kupić stanik. Tak. Na co tata podnosi ręce i mówi, dobra, to idź z koleżankami. I to świetnie pokazuje też. Tam poprzedza to, wiesz, tam tato, pozmywałam, posprzątałam i w ogóle jest super, i daj mi kasę na stanik. No, dopiero na końcu to tam. Nie, tak? Daj mi kasę na zakupy właśnie. A muszę kupić stanik. A, sorry, ja się do tego nie dotykam. Tak, jest taka cisza niezręczna zapada i on rzeczywiście nawet na rysunku, próbuję znaleźć, bo to jest piękny rysunek, kiedy on jest jakby w takim właśnie trochę jak my tutaj jesteśmy w takim kadrze, a kiedy już się pojawia temat stanika, to kadr zjeżdża tak, on tylko wystaje tak sobie głowy, tak ups, nie, to jest temat i to jest ten moment, kiedy on, ta niezręczność jego wychodzi, że nie zna się na dziewczyńskich sprawach. Ale potem w tej książce on się już zaczyna rozeznawać, to jest też fajne. Widać zmiany w nim, nie, że on też jest w procesie bardzo fajnym. W ogóle dla mnie to jest książka, słuchaj, o zmianach, generalnie o procesie, o tym, że dziecko jest w procesie, a ten proces w wieku nastoletnim bardzo często przyspiesza. Tak jak mówiliśmy, że jest ta kumulacja zmian czasami, no to tutaj mamy w tej książce i zmiany biologiczne, i psychiczne, i towarzyskie, no zmiany sercowe, tak już o tym dużo mówiliśmy, ubraniowe, bo przed chwilą mówiliśmy o staniku, ale przecież tam ona zmienia w ogóle swój styl z takiego dziecięcego na dziewczęcy. Tak, jeszcze też warto powiedzieć, że tam się pojawia influencerka, w którą zapatrzona jest Linea, tak? Linea, jak zaczyna mieć chłopaka, to przestaje starsza oglądać bajki, tak? To przestaje oglądać bajki, tylko jakby radzi się swojej siostry, która jest influencerką, która już jest na wyższym poziomie i już radzi, jak się ubrać, jak się wybrać na strój na to i już zupełnie inne tematy wchodzą. Oczywiście, że pojawia się pytanie, czy taka Linea bo zakładam, że jednak statystycznie te relacje, one nie są długie z chłopakiem, tak? W którymś momencie coś nam w tym chłopaku zaczyna przeszkadzać, więc jakby, czy taka Linea może wrócić z powrotem do tego kopania szałasu, do dorobienia bazy? To są bardzo fajne pytania, które absolutnie są otwarte i to już nie jest tak, że Linea wskoczyła na wyższy poziom, wskoczyła na jakiś pociąg, który odjechał i ten pociąg już się nie zatrzyma na żadnej stacji. To wcale tak nie jest. To też pokazuje tę burzę, która się dzieje w tych dzieciach naszych, które są trochę między jednym światem a drugim zawieszone. Dla nas, rodziców, jest trudne, ale także dla nich. Bardzo mi się też podoba tam wytłumaczenie pojęcia białego kłamstwa. To jest też niesamowite. Tak, zresztą z fantastyczną infografiką. I białe kłamstwo, w którym trzeba trochę koleżankę, no właśnie, żeby jej nie było przykro, że idzie z tamtą na zakupy, czy idzie czy coś tam robi. No i nagle okazuje się, że białe kłamstwa to są te kółeczka, tak? Jak jedno na drugie nachodzi, to już jest szare kłamstwo,
a jak wszystkie trzy się spotkają, te kłamstwa, to już jest, no, to już jest kłamstwo i ono niestety trudno potem wytłumaczyć. Ale też bardzo, bardzo mi się to podoba, że generalnie no, no nie jest to jakby takim przedmiotem, który tam gdzieś, tematem, który gdzieś tam bardzo wpływa, natomiast bardzo subtelnie wytłumaczone jest, dlaczego nie warto tak, no czasami trzeba coś powiedzieć wprost. Ale tak, to też jakby zależy trochę od kontekstu, no. I to jest też ciekawe, że się nasze dzieci takich społecznych, ja nie mówię, że kłamstwo jest społeczną kompetencją, nie chcę być w ten sposób zrozumiany, ale to, że dookoła są różne rzeczy, tak? A takie rzeczy się zdarzają, nie mówmy babci, bo jej będzie przykro, albo nie wiem, dziadek jest chory, więc czegoś się nie dowie. Takie rzeczy się zdarzają, no, my dorośli się nie jesteśmy od tego wolni. W związku z czym też nie możemy piętnować jakby tego, że dzieci to robią. Ale właśnie to jest pokazane fajnie w takich relacjach, że tutaj no, gdzieś ona się bije z myślami, co powiedzieć, i z tych białych kłamstw robi się niestety potem pewna duża niezręczność. Jest jakiś katarzis, gdzieś się muszą, chłopaki to by się pobili pewnie, nie? W Mikołajku to by tam fanga w nos i to byłoby inaczej, ale Mikołajek też już się zmienia, więc to też warto do tego przykładu nie używać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z dziewczyny, czy nawet po prostu współczesne dzieci trochę inaczej sobie muszą z tym poradzić. I to jest, dla mnie to była też niesamowita wartość. Jeśli Państwo, jeśli słuchacie tego, co opowiadamy, to naprawdę rozumiecie, dlaczego ta książka jest taka gruba, tak? Bo rzeczywiście no, tyle tematów potrafiła autorka w tym upchnąć, mimo że są duże, fajne, kolorowe ilustracje, że czyta się to w sposób bardzo dynamiczny, że jest to, powiem szczerze, dla mnie nowatorska forma, mimo że znam sporo form, właśnie przez ten pamiętnik jeszcze, jeśli ktoś nie słyszał tego, co powiedziałem poprzednio, to ten pamiętnik tu jeszcze w ten komiks wprowadza trochę inną stylistykę i to jest okej. Ja właśnie chcę powiedzieć jeszcze o tej formie graficznej, bo to znaczy graficzno-tekstowa, tak, bo to jest połączenie jednej z drugą, natomiast to nie jest picture book absolutnie, to jest bardziej komiksobook z dużą ilością tekstu dopisanego w formie właśnie pamiętnika najczęściej. I to wszystko jest komplementarne. Ja sobie takie słowo wypisałem, że po prostu jedno i drugie, uważam, bo to trzeba powiedzieć, że autorka, czyli Nora Dousness, ona jest chyba autorką tekstu i rysunków. Tam nie ma jakby, to jest jakby jej dzieło. Więc szacun dla niej, że po prostu to ogarnęła w ten sposób. I z tego, co widziałem w kolejnej książce, jest też jej kreska widoczna. I to naprawdę dzięki temu to się czyta bardzo dobrze. Nie jest, jakby kreska może się wydawać infantylna, tak, no, jak patrzymy na okładkę, że to jest takie, aha, coś dla dzieciaków, tak, natomiast tematy, które są tam poruszone i sposób, w jaki to jest zrobione, czyli trudne tematy w nieciężki sposób, ale głęboki, ja uważam, że to jest sztuka, to znaczy to jest bardzo ciężko zrobić, a ona to zrobiła znakomicie. Tak. Zobaczcie, jak wiele wątków poruszamy dookoła tego głównego, tak, on jest rzeczywiście kośćcem, bo od pewnego momentu się pojawia to pytanie i ono znajduje w finale rozwiązanie, znaczy odpowiedź, jednocześnie dając to otwarcie, że a nuż coś tam będzie dalej, tak, nie wiadomo co będzie, ale jednocześnie wokół tego dzieje się tak dużo, że mam wrażenie, że to po prostu, nie chcę powiedzieć może za duże słowo, ale niech padnie, że to jest trochę instrukcja obsługi nastolatka dla rodziców, nastolatków, żeby zobaczyli, tak, co się w nich dzieje na różnych poziomach, w różnych kontekstach. Łącznie z kłótnią, to jest też fajna ta kłótnia pokazana. Między kiedy dziewczyny, tak? Tak, dokładnie. Kiedy one już nie wytrzymują tego napięcia, że jedna gdzieś w jedną stronę, druga w drugą. Jest to też bardzo sugestywnie pokazane. A co do siebie krzyczą? To najczęściej? Jesteś jaka? Pamiętasz? Nienormalna! Albo fałszywa! Fałszywa też się to pojawia. Tak, i ta etykieta, nie? Takie jakby mówienie od razu na 100%. Ty jesteś taka, nie? No dzieci tak mają, tak? A potem po pół dnia już jest spoko, nie? Już jest, no, jesteśmy przyjaciółkami. Best friends forever, tam parę razy chyba nawet. Tak, jest, BFF. No. Właśnie język jakby i środki przekazu są nowoczesne, więc ta książka uważam, że trafi do czytelniczek, przede wszystkim, ale myślę, że czytelników również, dlatego, że mówi do nich ich językiem, mówi emotikonami, mówi obrazkami, mówi ekranami smartfonów. Autorka bardzo umiejętnie czasami się posługuje, także w tym ekranie pojawia się jedno zdanie tylko, ale właśnie w punkt zrobione tak, jakby to przetrawił umysł nastolatki, który... Jest sporo też takich jakby screenów z rozmów, tak? Z Messengera, tak, czy z innego komunikatora i po prostu czyta się jak... Trochę miałem taki w którymś momencie problem, myślę sobie, kurczę, dlaczego ja czytam czyjś pamiętnik, tak? Ale to tylko jest dowód na to, że ja wsiąknąłem w tę książkę, znaczy w sensie takim, że bardzo mi się to podobało. Że uwierzyłeś jakby autorce, tak, trochę, znaczy tej historii.
Moim zdaniem jest bardzo taka realistyczna, mimo że to jest właśnie powieść graficzna, taka komiksowa, ale te postaci są bardzo dobrze napisane, wydaje mi się, nakreślone taką fajną kreską, która jest bardzo realna, mimo że one są właśnie animowane, tak? Natomiast te charaktery, ta różnorodność charakterów jest bardzo dobrze oddana. Wierzę na przykład też w te momenty kłótni, że one następują, no bo ta różnica charakterów jest bardzo wyraźna w niektórych momentach i wierzę też w momenty, kiedy one się godzą ze sobą. To też nie jest takie wysłodzone, tak? I pogodziły się, jest super, nic się nie stało. Ale tak jest. Tak, w tym wieku to tak jest. Jak, tak, się godzi, ale... jak się kłócisz, to się kłócisz na śmierć i życie, a jak się godzisz, to BFF. Ale to wszystko jest takie jakieś prawdziwe, nie? Nawet mimo, że to jest wymyślona historia. Bardzo mi się to podobało, takie właśnie poprowadzenie historii fikcyjnej, która jest, mam wrażenie, że po prostu oparta być może o doświadczenie też autorki, tak, bo tego nie wiemy. Możemy przypuszczać, że po prostu jako młoda osoba, ona ma 27 lat, też sprawdziłem, że już po prostu pamięta z własnego, tak, z autopsji ten czas dorastania. Ty stalkerze, ty. Nie, jestem dziennikarzem, przygotowałem się do webinaru po prostu. A wiesz co, jeszcze a propos influencerki, jest jeszcze jeden wątek, bo mi się wydaje, że to jest ważne. Rzeczywiście jest taki moment, kiedy ona pyta ją osobiście, nie, jak być modną, jak się podobać i ona daje jej taką instrukcję. To jest modne, to nie jest modne. Ale zobacz, że ona w zasadzie do końca nie zmienia tego stylu, nie? Mhm. Ona cały czas lubi mieć bazę, tak, lubi bawić się w lesie. Mam wrażenie, że to też jest fajny wątek, żeby influencerom do końca nie wierzyć we wszystko, co mówią, albo przejmować tego, że tak ma być, bo on tak powiedział, czy ona tak powiedziała, nie? Że to też było fajne, że ta Malena, że nie jest wyrocznią, a jak Mariam ją tu wyakceptuje w taką, jaka jest, no to aha, czyli nie trzeba, wiesz, zmieniać szat, tylko trzeba być prawdziwym względem tej osoby, nie? I wtedy jest się pokochanym. I to jest bardzo ładna puenta i ona jest bardzo uniwersalna, tak? To myślę, że to jest super. I też, nie wiem, czy zwróciłeś subtelnie, tam jest pokazane, że Mariam jest bardzo, czyli ta osoba, w której Tuwa się zakochuje, jest osobą taką bardzo na poziomie, inteligentną, fajną, otwartą, sympatyczną, niezbyt emocjonalną. No, w zasadzie ja się trochę nie dziwię Tuwie, tak mogę powiedzieć nawet, no, bo że jakby w obliczu swojej sytuacji, takiej trochę wybuchowej Bao, tej Linei, która już, no tak, jest, tak nawet narysowana w pierwszym momencie, że widzisz w niej trochę taką Barbie. Oczywiście to jakby nie ma co szufladkować, ale że jakby już wiesz, w którym punkty gdzieś być może ta historia pójdzie. Mhm. Nagle pojawia się taka Mariam. No i to jest też bardzo, te postaci są bardzo fajnie wymyślone. To mi się też podobało. Zastanawiam się, czy jeszcze jakiś wątek warto tutaj podkreślić, bo mówiliśmy o formie, mówiliśmy o muzyce, która łączy pokolenia, to też tak. Fajne jest. No, ja tam zwróciłem uwagę na Norwegię, więc aha się pojawia, tak, take on me. Tak, jest. Tak, więc... To jest Norwegia taka eksportowa, tak. No, dobrze, no ale nie zmienili chyba narodowości. Nie, oczywiście. Grają jeszcze, nie? Wydali jakąś płytę niedawno. Grają, oczywiście, że grają, tak, oczywiście. Natomiast... Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzecz, nad jednym wątkiem, bo tam się oczywiście pojawiają postacie chłopaków w tle. Oni nie są za ciekawie nakreśleni. Właśnie, widzisz. No wiesz, oni są tacy właśnie infantylni, a jak już to coś się pojawiają, to często chlapią ozorem i tam nawet chłopak Tuwy w pewnym momencie dostaje tak za to, co powiedział. Nie wiem, właśnie to poczułem się troszeczkę taki, no, że może nie dotknięty, ale tak jesteśmy trochę czasem bardziej skomplikowani. Być może rzeczywiście dziewczyny szybciej dojrzewają, ale to chyba nie jest tak, że my jesteśmy kompletnie, nie wiem, prostymi. Oni tam są tak nakreśleni, nawet ta tabelka, nie, kto ma jakie wady, zalety z tych chłopaków, kandydatów. Trochę za duże uproszczenie, ale może trochę tak jest w wieku nastoletnim, że tak się widzi, wiesz, bardzo powierzchownie tą drugą osobę. No to jesteśmy trochę ofiarami stereotypu tutaj w tej książce. Albo to może prawda. To jest dobry sposób na zwrócenie uwagi na te stereotypy. Że moja reakcja prawda. Jest jakby słuszną, nie? Dobrze, że się oburzasz. Tak. No. Tak, dobrze się oburzasz i jeżeli chłopaki przeczytają tę książkę, a ja ją za chwilę podrzucę synowi również, to będę bardzo ciekawy jego opinii. I bardzo mnie to interesuje, bo myślę, że w tym wieku my jeszcze wtedy i teraz chłopcy, tu się bardzo nie różnimy, aż tak bardzo nie potrafimy rozmawiać o emocjach. Dla nas właśnie liczy się piłka. My potrafimy rozmawiać o emocjach w piłce, tak? To jest, i rzeczywiście tutaj też ci chłopcy głównie są skupieni na jakichś swoich pasjach, hobby i tak dalej. A
Ale to też nie jest tak, że chłopcy mają hobby, a dziewczyny zajmują się tylko uczuciami. To nie o to chodzi. Natomiast no bardzo jestem ciekaw tej opinii i szczerze mówiąc podzielę się też nią przy okazji, bo tak jak mówisz, też to zauważyłem, że chłopcy tutaj są troszkę po macoszemu potraktowani, ale z drugiej strony, gdyby jeszcze dorzucić wątek jakiegoś fajnego chłopaka, który pojawia się tam w tle, no to ten główny zamysł autorki mógłby się niestety trochę schować, tak? Mógłby zostać, znaczy on by skomplikował sprawę. Zostałoby się to już z serialem wenezuelskim, tak? Ja myślę, że jednak literatura dziecięca nie może mieć aż tylu skomplikowanych wątków i aż tylu pętelek, więc no dobrze, wybaczam to autorce, ale proszę ją o to, żeby też spojrzeć na chłopaków. O. Rzeczywiście, no nie, bo ja czytam to jako dorosły i jeszcze tata na dodatek, a to jest jednak powieść graficzna dla młodego czytelnika. Tam powiedzieliśmy, że to jest 9+. Tak myślę, że spoko właśnie, że ewentualnie troszeczkę starszy czytelnik, czyli twój syn tutaj by, myślę, że może być jego... No córka też, bo już ma 9 lat, więc też przeczyta. Tym bardziej, że jest to tak proste i tak fajnie napisane, że myślę, że to raz, dwa. Słuchajcie, no chyba nam nie pozostaje nic innego, tylko zachęcić do tego, żeby sięgnąć po tę książkę. Tak jak mówię, jeżeli ktoś czuje się zdystansowany do tematu, tak, że to jest temat, który dotyka LGBT i że ten wątek się tu w książce pojawia jako ten główny, ten główny kościec jakby całej historii, ale z tymi wątkami pobocznymi, które są mega fajne i mega, mega ważne, to nawet niech przekartkuje, żeby zobaczyć, czy to jest na jego wrażliwość, bo wydaje mi się, że naprawdę to jest na wrażliwość nawet osoby, która uważa, że no niech będzie, tak jest konserwatystą i uważa, że to jest po prostu temat grzeszny, więc nie będę go dotykać. Ja z przyjemnością to z tym się zapoznałem i wyciągnąłem z tego bardzo dużo dla siebie jako tata, zresztą nastoletnich córek, bo mam 13-latki w domu, za chwilę 4 dołączy do tego grona. Jeszcze żadna z nich nie jest w takim momencie jak Tuwa, czyli albo że zaczyna się zastanawiać. Albo się myślisz, że aż tak? Nie wiem. Ale jestem ciekaw właśnie. Znaczy, czasem się tak jakoś próbuję, wiesz, dopukać do swoich córek z takim pytaniem, czy coś tam tego się dzieje w tym temacie, ale widzisz, na razie nic. Ojciec Tuwy w ogóle takiego pytania nie stawia, prawda? A widzisz, ty, ciekawe, bo... to może on to robi bardziej mądrze ode mnie, tak? Że może nie powinienem pukać w sposób bezpośredni, tylko troszeczkę dookoła. No, nie bierze jej do stołu, na kanapę, a ty może jesteś zakochana. No, to chyba najgorsze, co można dziecku zadać, tak? Pytanie. No i co, wiadomo, strzelasz sobie w kolano trochę. Poczekaj na jakiś wyraźny sygnał. To jednak będziesz towarzyszył, to przyjdź samo. No właśnie, że inicjatywa powinna być ze strony dziecka, a ja jestem tym, który stwarza atmosferę takiej szczerości. Nie? O, właśnie. To jest dobra puenta, może zakończmy, bo jeszcze coś drugiego powiemy. No. To chyba tyle. Zdecydowanie. Super Tata istnieje dzięki regularnemu wsparciu patronów. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, wejdź na stronę patronite.pl/supertata. Super Tatę możesz wesprzeć także pojedynczą wpłatą. W tym celu wejdź na stronę buycoffee.to/supertata i zafunduj wirtualną kawę. Wszystkie aktualne informacje znajdziesz na stronie supertata.tv. Dziękujemy i zapraszamy.